Siemanko, siemanko, Motorozwad TV. Mamy dzisiaj dwa takie kanamy tutaj na serwisie. W tym kanamie wymieniamy łożyska przedniego koła. No dosyć spore luzy tutaj były w tym lewym kole. Natomiast do wymiany też idzie ta druga strona. Już tutaj mamy wszystko rozebrane ładnie. Zaraz to pójdzie na praskę. Tak, jest zabezpieczenie, żeby pokaż może zabezpieczenie w sumie, żeby ludzie o nim nie zapomnieli i nie zaczęli czasami tego wypracowywać. Ach, no, żeby wyjąć to łożysko, to trzeba wyjąć właśnie ten segierek. To, że on jest taki, to że tylko i wyłącznie śrubokręcikiem, chyba że są jakieś specjalne narzędzia, bo nawet nie sprawdzałem. Tu jest segierek, tu jest przerwa, tu no, się go podważa, on później wychodzi i się go ciągiem wyciąga. No, trzeba tutaj się troszkę nagimnastykować. Najlepiej we dwie osoby robić. No i pokażemy może tutaj tego kłada, pokaż jaki luz jest tutaj, bo tutaj też mamy taki serwis do zrobienia. Weź jeszcze na boki. Do przodu, do tyłu, na boki. Luz jest, miażdżący luz jest generalnie. No mamy tutaj do zrobienia oleje, filtry, takie no ogólny przegląd, zaczęliśmy to rozbierać tak na potrzeby w filmu w sumie. Jak to wygląda. Trochę wody tutaj w airboxie też stoi. Będziemy musieli klientowi właśnie doradzić, żeby zrobił sobie snorkla chociaż na filtr powietrza. Tutaj w tej G1 też jest taki problem, że nie ma tego takiego sprawdzenia, czy wody nie ma w CVT, można takiego korka inspekcyjnego. To jest skład generalnie, którym robiliśmy niedawno remont w silniku. Zadowolony klient wraca, można takiego stwierdzenia tutaj użyć. Filterek, tak jak widać, no jest troszkę zabrudzony. Będziemy go myli i nasączali znowu olejem do filtrów. Tu mamy Polarisa, w którym niedługo będziemy robić remont silnika. No jest trochę tutaj takich pojazdów retro, można powiedzieć tam Kawasaki, Vulcan w oddali. W sumie już niedługo go kończymy. Tutaj poprzychodziły nam jakieś... to chyba zestaw naprawczy gaźnika, filtr powietrza nowy. No i okazało się w międzyczasie, że brakuje nam w zestawie jednej płytki zaworowej, jak to zwykle czasami bywa. Husqvarna czeka na wtrysk, ale okazało się, że nie ma takiego wtrysku w Polsce i trzeba będzie czekać na to. Niestety jesteśmy bardzo tym zniesmaczeni, ale tak to czasami bywa z częściami oryginalnymi. Pod koniec lutego ma być dopiero ten wtrysk podobnież. Także nie fartownie. No i cóż, chyba to tyle. Dalej jak będziemy rozbierali tutaj coś robili przy tych kładach lub innych, to będziemy dalej pokazywać i nagrywać, jak będzie coś ciekawego. Subskrybujcie nasz kanał, nagrywajcie filmy, miałem powiedzieć. Pozdrawiamy serdecznie.